Cześć kochani! Przechodzę do Was dzisiaj z kolejnym makramowym kursem. Pokażę Wam, jak za pomocą makramy zrobić takie bardzo proste serduszko, które będziecie mogli wykorzystać albo jako jakiś element większej całości, na przykład łapacza snów albo makramy na ścianę, albo jako taki pojedynczy element po prostu do zawieszenia. A w związku z tym, że ostatnio pojawiało się trochę głosów odnośnie tego, że słabo widać w moich makramowych kursach, że trochę Wam przeszkadza to poruszanie się makramy przed ekranem, to specjalnie dla Was przebudowałam trochę mieszkanie i zbudowałam sobie takie stanowisko do wyplatania. Także koniecznie dajcie mi znać, czy teraz jest lepiej. I no co, zapraszam! Będziemy potrzebować na pewno jakiegoś sznurka do makramy. W Pasarcie pojawiły się niedawno takie właśnie bardzo fajne, naturalne sznurki bawełniane w dwóch rozmiarach i ja właśnie ich tutaj użyję. Żebyście lepiej widzieli, to wezmę grubszy sznurek, czyli 3,5 mm. Jak najbardziej możecie użyć też tego cieńszego. Wszystko zależy od tego, jaki projekt sobie zaplanujecie. Będziemy potrzebować jeszcze ostrych nożyczek i czegoś, na czym będziecie pleść. Ja użyję zwykłego drutu dziewiarskiego z przyczyn, powiedzmy, technicznych, ale Wy jak najbardziej wybierzcie sobie taki patyk, który będzie pasował do Waszego projektu. Zaczniemy od tego, że ucinamy sobie nieparzystą ilość kawałków sznurka, po około 1,5 metra każdy. U mnie będzie to 9 kawałków. Dobra, przenosimy się teraz do mojego nowego makramowego studia nagraniowego. Teraz każdy kawałek sznurka składamy na pół i zaczepiamy opatek supełkiem mocującym, uważając, żeby za każdym razem zacząć z tej samej strony. Kiedy mamy już nawleczone wszystkie sznurki, to musimy zastanowić się, w którym miejscu będą znajdować się szczytowe punkty naszego serduszka. Na środkowym zestawie nitek, u mnie piątym, będzie oczywiście środek serduszka, więc zdecydowałam, że górna część będzie na trzecim i siódmym, więc serduszko powinno wyglądać tak. Zacznijmy więc od tego trzeciego supełka. Lewa nitka z tego supełka stanie się naszą główną nitką. Trzymając tę główną nitkę w prawej ręce, od dołu owijamy ją drugą nitką. I ostrożnie zaciskamy, trzymając mocno za główną nitkę. Ona nie powinna się w ogóle ruszać, ta druga nitka powinna się na niej swobodnie owijać. Powtarzamy jeszcze raz to samo, robiąc drugą połowę supełka. I zaciskamy. W ten sposób nasza główna nitka przeszła w prawo. Łapiemy za kolejną nitkę z prawej i powtarzamy dokładnie to samo. Upewniamy się, że główna nitka jest nad tą drugą. Przekładamy dodatkową nitkę nad naszą główną i robimy supełek. Tą samą nitką robimy drugą połowę supełka. Tę główną nitkę cały czas trzymamy, ona ma być sztywna. Przechodzimy do kolejnego węzełka. Główna nitka idzie górą, a ta przechodząca owija się wokół niej od dołu. Zaciskamy i powtarzamy z drugą połową supełka. Takie same supełki wykonujemy jeszcze na dwóch środkowych nitkach. Teraz wracamy do szczytu naszego serduszka. Będziemy teraz iść w lewą stronę. Pierwsza nitka z prawej stanie się teraz naszą główną i będzie przechodzić w lewo. Drugą od prawej nitką owijamy się dookoła. Tak samo jak poprzednią, tylko w drugą stronę. I tak samo robimy drugi supełek. Dodajemy takie same supełki na kolejnych trzech nitkach. Tak jak wcześniej, staramy się cały czas trzymać mocno główną nitkę naciągniętą w ręce. Wtedy będziemy pewni, że owijamy właściwym sznurkiem. Teraz przejdziemy do drugiej połowy serduszka. Bierzemy dwie nitki, piątą i szóstą od prawej. Piąta nitka będzie naszą główną, więc za pomocą szóstej robimy na niej cały supełek.
szósta nitka powinna się potem znaleźć z prawej strony supełka. W ten sposób robimy kolejne supełki na nitce głównej, żeby dostać się do środka plecionki. Wracamy teraz do górnej części. Teraz piąta od prawej nitka będzie naszą główną. I wykonujemy na niej supełki, przechodząc w prawo. Teraz możemy wrócić na środek i połączyć ze sobą środkowe nitki. To, w którą stronę zrobimy ten supełek, nie ma większego znaczenia. Teraz zostały nam do zrobienia boki. Główną nitką będą teraz skrajne nitki z prawej i z lewej strony. Oznacza to, że robimy jeszcze jeden supełek na tej samej parze nitek, na których już robiliśmy na skraju, ale w drugą stronę. Staramy się pilnować napięcia nici, żeby serduszko wychodziło w miarę równe. Po dojściu do połowy bierzemy się za drugą stronę. Na końcu robimy supełek, łącząc obie połowy. I nasze serduszko jest gotowe. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób można dodawać kolejne serduszka, żeby nam wyszedł taki fajny serduszkowy motyw. Zaczynamy od czwartej i piątej nitki od lewej i robimy supełki do krawędzi.
Teraz środek naszego serduszka stanowi zakończenie poprzedniego, więc mamy mniej roboty. Tak samo przerabiamy z drugiej strony. Teraz, tak samo jak w przypadku pierwszego serduszka, robimy dół. I proszę bardzo, kolejne serduszko gotowe. Możecie sobie przerabiać w ten sposób dalej, dodając kolejne serduszka i robiąc taką podłużną makatkę, albo też wykorzystać tylko motyw pojedynczego serduszka w jakimś projekcie. Sami zdecydujcie, co Wam najbardziej odpowiada. I to by było na tyle. Dajcie znać, jak Wam się podobało, czy lubicie takie proste, makramowe projekciki. Wpadajcie do naszej grupy na Facebooku, gdzie możecie się też dzielić zdjęciami swoich prac. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem.